Cześć. Opowiem Wam o naszych marynarzach okresu II wojny światowej. Skupię się przede wszystkim na naszej marynarce działającej w rejonie Atlantyku, w szeregach, a raczej formacjach Wielkiej Brytanii. Każdy materiał to pół roku ciężkiej służby, pełne przygód i trudności. Poznasz nowe okręty, ich przygody oraz doświadczenia. Usłyszysz ich opowieści, relacje potyczek i bitew. Mam nadzieję, że się spodoba i zostanie to docenione. Zachęcam do komentowania i dyskusji. Zacznijmy więc. Jest 30 sierpnia roku 1939. Wobec narastającego zagrożenia ze strony Rzeszy Niemieckiej nasze dowództwo, świadome niekorzystnego stosunku sił morskich, zadecydowało o przebazowaniu części naszej floty na Atlantyk, do baz angielskich. Nasza flota była tworzona do walki z Rosją. Niestety nie była w stanie podjąć samotnej walki z potężną w tamtym czasie Rzeszą Niemiecką. Sama Wielka Brytania nie była w stanie nam pomóc w tym rejonie. Tym sposobem do Anglii trafiły trzy nasze niszczyciele – Błyskawica, Grom i Burza. Do Anglii dopłynęły co ciekawe 1 września 1939 roku, w godzinach popołudniowych około godziny 17. To nie były jednak wszystkie nasze statki w tamtym rejonie. W Casablance były dwa nasze okręty szkoleniowe Iskra i Wilia. Na wodach zachodnich znalazła się również niemal cała nasza flota handlowa, to jest 38 statków o tonażu 100 tysięcy ton. Zostały one włączone do współpracy z Brytyjczykami i podjęły niebezpieczną pracę na wodach Atlantyku, dostarczając zaopatrzenie do pogrążonej wojną Anglii. Słysząc o zatopionych statkach handlowych przez U-boty w tamtym rejonie, pamiętajmy, że były tam też nasze załogi. Pozostałe okręty zostały w celu obrony naszego wybrzeża. Spośród nich dwa nasze okręty podwodne dotrą do Anglii, to jest Orzeł i Wilk. O ich heroicznej walce i brawurowej ucieczce powstało wiele filmów. Odnośniki do kilku interesujących moim zdaniem znajdziesz we wpisie na stronie bohaterowiewaf.pl. We wrześniu, a zarazem do końca roku 1939, Polska w rejonie Atlantyku posiada trzy niszczyciele – Błyskawice, Grom i Burza, dwa okręty podwodne Orzeł i Wilk, 38 statków transportowych, trzy okręty szkoleniowe Iskra i Wilia, jak i Gdynia. Szerzej o ich przygodach, misjach i bitwach, i potyczkach w kolejnym filmie, który niebawem. Tymczasem zachęcam do komentowania. Łapka w górę zachęci mnie do wytężonej pracy. Subskrypcja pokaże, że ktoś chce i czeka na kolejny materiał. To na pewno doda energii do pracy nad kolejnymi filmami. To by było na tyle. Cześć.